Odczeka Rado, bardzo serdecznie witam na 39. sesji Rady Gminy Kolonia 8. Witam wójta gminy pana Mariusza Majnackiego, witam panią mecenas, witam również panią dyrektor szkoły podstawowej z Kamienia, witam koleżanki i kolegów i szanowni państwo, porządku dzisiejszej sesji, wszystko otrzymaliście w formie pisemnej, pozwólcie, że teraz go przedstawię. Pierwsze, otwarcie obrad sesji. Drugie, odczytanie porządku obrad sesji, co czynię. Trzecie, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czechów Koloniana dla terenu działki numer ewidencyjny 155/1 i 5371/3 o w obrębie ewidencyjnym Praszuchy Nowe. Czwarte, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Szóste, wolne głosy. Siódme, zamknięcie obrad. Przepraszam, że tak może, ale bez okularów to i tak po prostu. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? A, są dodatkowe punkty. Proszę bardzo, panu. Chciałbym Radę Gminę o zdjęcie z porządku obrad pierwszą uchwałę dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla gminy Czechów Kolonia na terenu działek 155/1, 5373/3 w obrębie ewidencyjnym Prażuchy Nowe. A czemu to? Wyjaśnię. Na końcu wyjaśnię. Dobra, wolny głos. Znaczy tą uchwałę możemy w każdej chwili podjąć, natomiast też uważam, że jest pewna zależność co do ilości odpadów, które trafiają do zakładu, natomiast ten pewien przelicznik, który pojawia się na stronach Ministerstwa Środowiska, jakby nie uwzględnia tego w dochodach budżetu Rady Gminy. I no, w wolnych głosach pan przewodniczący dzisiaj nie mógł być, bo jest poza granicami, natomiast przyjdzie do państwa na spotkanie Rady Gminy, bo tam trzeba to, co mówiłem ostatnio, to decyzje odnoszone do ustawy powinny zapaść jeszcze w tej kadencji, to żeby być odpowiedzialnym jako Rada Gminy, ale też wobec naszego partnera Związku Komunalnego, oni też muszą wiedzieć dokładnie, jakie jest stanowisko Rady Gminy co do kolejnych hektarów przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tak, z całymi konsekwencjami takimi, że być może jak tu będzie sprzeciw, no to zakład będzie musiał szukać nowego, nowej kwatery, więc, ale to trzeba rozważyć i dojść do porozumienia, bo to przeniesienie tego zakładu też będzie z niekorzyścią dla nas, ale ja akurat uważam, że jest przestrzeń, żeby rozmawiać i jeszcze na innych zasadach określić współpracę gminy Czechów a zakładu. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Nie chcę zaskoczyć. Ciśnienie tam. Ja to mówię bez okulara, to jest cienko. Adrian. A. Maszyna moja wysiadła. Czyli według listy obecności wszyscy są za porządkiem obrad. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przekazania do zaopiniowania. Panie wójcie, mamy taką uchwałę? Mam. Mam. Dobrze. Wody Polskie się panie
Uchwała Rady Gminy Rzeków Kolenia z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania do zaopiniowania na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków w związku z artykułem 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawionego przez Gminę Rzeków Kolenia przyjmuje się treść projektu regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Postanawia się i przekazuje do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzeków Kolenia. Punkt 2. Zawiadamia się Gminę Rzeków Kolenia o przekazaniu do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzeków Kolenia. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rzeków Kolenia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy z dnia Rady Gminy Rzeków Kolenia z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzeków Kolenia w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, to jest dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodą i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączania do sieci. Ponadto wyżej wymieniona ustawa obliguje Rady Gmin do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego w czasie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy przygotowuje projekt regulaminu na podstawie przedstawionych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Na terenie Gminy Rzeków Kolenia obecnie nie działa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Sprawami w zakresie zaopatrzenia wodą i odprowadzania ścieków na terenie gminy zajmuje się Urząd Gminy Rzeków Kolenia, wyznaczona komórka. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzeków Kolenia przygotowany przez Gminę Rzeków Kolenia Rada Gminy przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, to jest dyrektorowi Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzeków Kolenia jest zasadne. To jest dostosowanie przepisów regulaminu do zmienionego ustawy o prawie prawa budowlanego, a związane jest to z definicjami związanymi z przyłączeniami do wydawania warunków przyłączenia do sieci. To jest aktualizacja przepisów, która w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie prawa budowlanego powinna być uwzględniona w regulaminie. Ten regulamin jako załącznik do uchwały jest przesłany do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, do dyrektora celem zaopiniowania. To rozumiem dotyczy ścieków? Przyłączy. Zgodnie z definicją prawa budowlanego. Ten regulamin był pisany nasz w 2018 roku, gdy Wody Polskie powstawały, więc Wody Polskie dzisiaj też sobie na bazie tych nowych przepisów, które trzeba uwzględnić, będą sprawdzać, czy te regulaminy wtedy w 2018 roku
no, na szybko zatwierdzane, bo też nie mieli czasu jako regulator. No to też przy okazji pewnie przejrzą sobie całość regulaminu i stwierdzą poprawność albo zwrócą do poprawy, bo te Wody Polskie powstawały też bardzo w krótkim okresie czasu. My musieliśmy dostosować regulaminy. Wtedy już Rada Gminy była zwolniona z obowiązku uchwalania stawek za wodę i ścieki, bo ten obowiązek przejął wójt, który proponował stawki, a tak naprawdę regulował te stawki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To jest jakby tak naprawdę zmiana jednego zapisu powoduje, że pod ocenę oddajemy cały regulamin. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby się zapytać, dopowiedzieć coś? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? No i poszło sprawnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, Wysoka Rado. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej w Kamieniu. A jakie tam mamy nadanie im tam? Nie wiem, no. Nie pamiętam, ale myślę, że tam mamy stosowną uchwałę, panie wójcie. Przygotowane. Mogę? Tak, jak najbardziej. Mogę sobie wstać, no bo to... Dzień dobry. Nadanie imię w szkole, więc patrząc przez osobę, która będzie patronem, no i szacunek dla tej osoby, pozwolę sobie odczytać na stojąco. Uchwała Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kamieniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kamieniu Rada Gminy Ceków Kolonia uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Kamieniu Kamień 34A 62834 Ceków imię Mieczysława Jałowieckiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ceków Kolonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek Rady Szkoły, a w przypadku braku Rady Szkoły na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W dniu 21 czerwca 2021 roku kapituła do spraw nadania imienia Szkole Podstawowej w Kamieniu, w skład której wchodzą dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, złożyła wniosek do Rady Gminy Ceków Kolonia o nadanie placówce imienia Mieczysława Jałowieckiego. Mieczysław Jałowiecki to zapomniany bohater. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został w 1919 roku nominowany przez premiera Rzeczypospolitej Ignacego Jana Paderewskiego pierwszym oficjalnym delegatem rządu polskiego w wolnym mieście Gdańsk. Port Gdański był jedyną drogą zaopatrzenia Polski w towary niezbędne do życia zwykłych ludzi, jak i podźwignięcia gospodarki po zniszczeniach wojennych. Większość zaopatrzenia przybywała na statkach amerykańskich, a Mieczysław Jałowiecki podjął się niebezpiecznej misji transportu żywności, leków, sprzętu kolejowego i maszyn fabrycznych z portu w Gdańsku w głąb kraju, niejednokrotnie z bronią w ręku pilnując przed napadami Niemców. To Mieczysław Jałowiecki ze względu na duże problemy związane z rozładunkiem statków zakupił dla Polski historyczny półwysep Westerplatte
żeby tam dokonywać rozładunku tak potrzebnej pomocy dla II Rzeczypospolitej. Od 1923 roku głos podarował w majątku kamień, który objął po ślubie z Zofią Anielą Zromockich, primo voto Wyganowska. W okresie pobytu w kamieniu angażował się społecznie w życie gminy, sprawując funkcję radnego czy członka nadzoru szkolnego, uczył również historii w tutejszej szkole. Pełnił funkcję prezesa Związku Szpitali Kalickich, doprowadzając do budowy nowego szpitala przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu. Szpital ten służy do dzisiaj mieszkańcom Kalisza i okolicznych gmin. W 1939 roku wyemigrował wraz z żoną do Wielkiej Brytanii. Na emigracji utrzymywał kontakt z generałem Władysławem Andersem, był członkiem Rady Politycznej. Wybierając dla szkoły patrona, kierowano się patriotyzmem oraz postawą godną naśladowania, przynoszącą wiele cennych wzorców moralnych i etycznych. Istotne jest również to, iż nadanie placówce imienia Mieczysława Jałowieckiego pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, uczyni ją rozpoznawalną w środowisku lokalnym, skupi uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców wokół przesłań patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycje oraz nadają indywidualną tożsamość. Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Informacje. Proszę bardzo, Wysoka Rado, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Myślę, że w tej kwestii mamy o czym rozmawiać, bo po prostu już od dłuższego czasu braliśmy pod uwagę wniosek Rady Rodziców, pani dyrektor, grona pedagogicznego, by właśnie ta placówka szkoły podstawowej w Kamieniu właśnie dostała taki zaszczyt, można by powiedzieć, imienia właśnie takiego patrona. A myślę, że to jest naprawdę osoba, która zapisała się w historię naszego państwa w sposób, no myślę, że bezwzględny i niepodważalny. To jest taka prawda. Proszę bardzo, ja nie jestem historykiem, ja się na tym nie znam. Pan wójt jest historykiem, to możemy coś na ten temat więcej powiedzieć, ale ze względu po prostu tych, które docierają informacje na łamach prasy, na czasopisma, gdzie można przeczytać właśnie o panu Jałowieckim, to naprawdę jest to człowiek zasłużony dla polskiej II Rzeczypospolitej. Proszę bardzo, pani dyrektor, co pani powie? A nie, nie, bo tak musi usłyszeć. Chciałam podziękować. No myślę, że źle się stało, że do tej pory jakby Jałowiecki był tak, jak pojawia się w opisach postacią zapomnianą, a teraz jakby okazuje się, że więcej o nim wiemy, tym więcej chcemy się dowiedzieć. Bo jest jednak czego szukać, jak się okazuje. Czyli postać niewątpliwie ważna i postać niewątpliwie dla naszej maleńkiej ojczyzny, jaką jest Kamień. I gmina. I gmina. I gmina, tak, ale gmina, bo wiadomo, jesteśmy częścią naszej gminy Zofiowania, natomiast no, trudno byłoby, żeby gdzieś tam w Gdańsku było Jałowiecki, a w Kamieniu nie było Jałowieckiego. I to się właśnie teraz, jeżeli państwo stosowną uchwałę podejmą, to się właśnie będzie. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Wysoka Rado. Głosuję. W Gdańsku też Jałowiecki nie jest doceniany. Jest nazwane tylko jego rondo w jakiejś dzielnicy małej, tak? Natomiast nie jest doceniany. Natomiast to, jak my pokazaliśmy Jałowieckiego, że chcemy nadać mu imię i to dotarło w szersze kręgi odbiorców, tak dzisiaj reprezentacja rządu polskiego, bo takowa anonsuje się na wydarzenie w Kamieniu, przybędzie, więc to jest postać, która była zapomniana. Natomiast jak się przypomniało, to wiele osób chce uczestniczyć w uroczystościach, pomimo tego, że my ich nie zapraszaliśmy. Tak? Odzywają się osoby z Gdańska, z Warszawy, o nazwiskach Radziwiłł, takie naprawdę z tej, powiedzmy, z polskiej arystokracji, dla których to wydarzenie jest swego rodzaju ukoronowaniem Mieczysława Jałowieckiego, ale jego rodziny, bo to, że Jałowiecki osiągnął tyle w życiu,
to jego tata Bolesław, który tak syna wychował i tak go wyedukował. Ukierunkował. Nadanie tego imienia temu panu powoduje, że rodzina Jałowieckich zostaje nobilitowana, a dla nas jako gminy Czeków Polonia, no my większej rangi uhonorowania nie jesteśmy w stanie. To jest, to też trzeba jasno powiedzieć, że my jako Rada Gminy Czeków Polonia, nadając imię szkole w Kamieniu, jest to najwyższa ranga, jaką dzisiaj możemy gminie Czeków możliwości dać osobie i ją uznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Proszę bardzo. No wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kto za? To może muszę tak, że nawet innego głosowania? Już. Poszło. Na się. Nie. Robert nie ma żony, gości. Coś się zacięło. Złośliwości mechaniczne. Pani mecenas, niech pani tam coś kliknie, no może się uda. Miała to pomoc, sprawdza. No, wreszcie ci się tam udało. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to dla nas naprawdę jest, można powiedzieć, taka chwila prestiżowa. Jeśli mogę. Tak, teraz. Aha, teraz możesz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, ze swojej strony pragnę podziękować za podjętą jednomyślną uchwałę przed chwilą. Żywię nadzieję, że będzie to jedna z Waszych najlepszych uchwał. A ja mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań jako społeczność szkolna, by gminę zacnego patrona godnie reprezentować. I nasza praca, praca całej społeczności, będzie zmierzała ku temu, by były wyniki w sferze i dydaktycznej, i wychowawczej, i takiej czysto ludzkiej jeszcze lepsze niż do tej pory. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Myślę, że to jest dla nas też w pewien sposób taki prestiż, że mamy takiego patrona na terenie naszej gminy. Brawo, proszę bardzo. Może symbolicznie wręczę uchwałę. Tak, pani dyrektor. Pracowaliśmy, natomiast samo przekazanie uchwały tutaj w uchwałie nastąpi 11 września podczas samych uroczystości, ale dzisiaj ma pani dokument, na którym Rada pracowała. Nic już się nie zmieni, a 11 września uroczyście przekażemy na oczach całe komisje. Dziękuję bardzo. No i poszło, jak to zawsze mówię, lepiej niż kościoła do rejenta. Jesteśmy w wolnych głosach. Proszę bardzo, kto z pani, z panem chciałby zabrać głos? Takie mnie nagrywają, to już jest słynne. Tak jak poprzednik śpiewał, zawsze wiecie co śpiewał, to ja też jestem na linii. Wolne głosy, proszę bardzo, koleżanko. W sprawie mojej drogi łącznika między jednym szlakiem a drugim, ponieważ w 2014 roku, jak obecnie pompujące przekazujący, były rozmowy, żeby tą drogę naprawić. I do tej pory nie jest zrobiona. Wiem, że była zrobiona droga powiatowa, którą gmina przejęła, ale ta gmina dołożyła 19 tysięcy do tej drogi z własnych funduszy. Miałam obiecane, że to mieszkańcy mieli obiecane, że ta droga będzie zrobiona po kanalizacji. Kanalizacja jest skończona, oddana. Nadal nie ma tej drogi zrobionej. Jest to najgorsza droga asfaltowa w gminie. Przypuszczam nawet, że w gorszym stanie niż drogi nieutwardzone. I moje pytanie brzmi, jakie kryteria musimy spełnić, żeby mieć zrobioną tą drogę w najbliższym czasie? Bo nasza kadencja się kończy, ja wiem, że coraz mniej pieniędzy i będzie jeszcze mniej, bo ustawa się zmienia, państwo tylko inaczej organizuje te pieniądze. No i co w takim wypadku dalej? Na piśmie odpowiem. Bo padło konkretne pytanie o kryteria. Jeśli są kryteria, no to wtedy musimy się już określić, bo po prostu jeśli to byłoby zapytanie, można powiedzieć stąd dotąd, no to możemy odpowiedzieć, a w tym przypadku, że jeśli są kryteria, to myślę, że Rada Gminy, Wójt Gminy
również i Rada Gminy musi się po prostu nad tym pochylić i konkretnie odpowiedzieć. Ja myślę, że tutaj Pani Przewodnicząca wielokrotnie poruszała się na temat tej drogi i była wstępnie ustalona, że będzie zrobiona razem z drogą na Kuszyn. Takie były wstępne prognozy. Później gdzieś się wszystko rozchodziło, nie wiem dlaczego, bez nawet jakichkolwiek rozmów z nami, z mieszkańcami, tak, czy jak to rozwiązać, bo ja wiem, że ta droga jest problematyczna tam w tym miejscu, że jest teren jaki jest i to będzie dalej problematyczne, jeśli się zrobi. Znaczy tam jeszcze nie został zakończony podział gruntu. U mnie jest zakończony. Na tą drogę? Tak. Ja po co to jeszcze nie widziałem się podpisanego przez pana wyraża zgodę. Jeśli gdzieś płynie ta dokumentacja, to wtedy możemy rozmawiać. U mnie ten protokół nie był. Ostatnio rozmawiałem z następcą to i z panem Godetą. Pan drogowa pasował, bo jedyna wątpliwość on bardzo podwiesił. Pogodziło, że nawet na 9 jest pan w drogę. A morany też tam. Czy się no tak, jeżeli pan protokołu nie podpisze, to jesteśmy w sądzie. Tak. I jest rzeczoznawca, kolejny Godeta, który będzie udowadniał, kto ma rację. Ja tego protokołu nie widziałem i nie jestem do końca pewien, czy podpisał umowę. Ja rozmawiałam z zastępcą i mówił, że jest droga wytyczona. Tak? Wytyczenie kończy się podpisanym wspólnym protokołem, gdzie strony, czyli gmina Ceków, sąsiadujące grunty, podpisują, że to, co wytyczył Godeta, akceptują. Ja nie mam takiej wiedzy, czy pan podpisał, rozmawiał z Godetą. Sierp, bo też tyczył drogę tu na Gostynia i mówił, że po głowy wychodzi bardzo ładny 9 metrów, czyli ta droga jest miejsce na rowy, natomiast nie był do końca przekonany, podpisze, że się zgadza na ten rozgraniczenie, tak. Janusza i się pytam, gdzie jest protokół. My musimy mieć... Bo nie widziałem, bo jakby sprawę zamyka rozgraniczenie podpisane przez... Jesteśmy pewni, że drogę... Możemy robić. Rok i odwodnić, nie? Znaczy mamy taki pas drogowy, że starczy i na drogę, i na równie. A to, że jest... No to wszyscy wiedzą, że potem na końcu też musi być jego jakby akceptacja tego... rozgraniczenia, bo jak nie zaakceptuje rozgraniczenia, będzie miał zastrzeżenia, to jest sąd chyba już, tak? I sąd powołuje biegłego geodetę i stwierdza, czy rację miał geodeta wzięty przez gminę, czy racja jest po stronie pana. A co do kryteriów, to odpowiem, bo ja muszę sobie prześledzić. Tak, ale to jest podstawowe, po prostu podpis. Nie ma się co wszystkiego. Jeżeli z urzędu gminy był mierzył drogę, wszystko, to tobie chodzi, a ktoś nie podpisuje protokołu końcowego. Ja bym Państwu z prywatnego swojego stanowiska. Jestem też rolnikiem i miałem taką sytuację, bo zawsze tam ojciec mu przekazał, synek, tak ta granica ma wyjść, dobra, niech tak będzie. Ale mnie to las to, żeby ktoś nie miał pretensji, ja synowi i synowie chcę przekazać gospodarstwo, zmierzyłem, ale musiało protokół podpisać osoba ja i sąsiad. Oczywiście, za zgodą podpisał i jest wyznaczone słupki wkopane przez to. W tym przypadku jest taka sama procedura. To obowiązuje wszystkich według przepisów pani mecenas. Prywatnie jak i tu urzędzie. Nie ma innego i nie ma innej drogi. I po prostu na tym się opieramy i koleżanko na dzień dzisiejszy to wisi w powietrzu, bo... Czy jak jest podpis, zgodził się, nie jestem w stanie... Jeśli podpisał, to wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Na piśmie koleżanka dostanie odpowiedź. Ja bym bardzo chciała, żeby w końcu Rada Gminy uwzględniła tę drogę. My jako mieszkańcy czekaliśmy naprawdę, bo nikt tutaj nie robił żadnych petycji i tak dalej, że ona ma być zrobiona już natychmiast. Czekaliśmy, bo rozumiemy pewne rzeczy, tak? Nie ma sensu robić drogi, jeśli będzie kopana kanalizacja, bo to się mija z celem, więc po tej kanalizacji liczyliśmy, że ta droga będzie zrobiona. De facto jest to najgorsza droga w gminie. Drogi nieutwardzone są w lepszym stanie. Nie. Wy się nie spierajcie, bo drogi są różne. No. Ja też mam taką do siebie dojazdową gminną, że nie mogę przejechać, bo są pora. Ale to nie zasadowo. To jest
ale gminna. Jest też w komisji dróg gminnych i ta droga w Szatku zawsze była wpisywana jako priorytet. Nie? To jest od 6 lat już. Kochani, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tutaj radnymi, to przyjęliśmy pewien harmonogram dróg. No tak. Pamiętacie, przyjęliśmy harmonogram dróg i staramy się ten harmonogram po kolei realizować. Staramy się realizować, na ile nam się udaje i na ile starcza środków. Naprawdę gmina Rady Cegów Kolonia nie jest wujkiem z Ameryki, że ma worek z dolarami i może zrobić wszystko. Na ile mamy możliwości, na tyle robimy. I myślę, że ta kolejność jest naprawdę, ale chyba nikt tego nie podważy z Was, że jest w miarę zachowana. Że jest zachowana i staramy się robić po kolei, żeby te drogi były zrobione. Ale są pewne reguły, że trzeba naprawdę też zrobić pomiary. Pomiary dróg. Bo ktoś sobie gdzieś tam powiedział, że tutaj jeździłem, to tak ma być. Nie, tak nie jest. Tutaj po prostu wychodzą pomiary i tutaj musi być wszystko prawnie i legalnie zrobione. Żeby była droga zmierzona i żeby było... Żeby było prawnie i legalnie. Na pewno koleżance o to chodzi, żeby było wszystko w miarę przepisów. Wiem, że w związku z przejęciem drogi, przejściem drogi z powiatowej na gminną, gmina oszczędza 40 tysięcy co roku za przesył, za niepłacenie starostwu za przesył kanalizacyjny, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. No ale gmina by nie płaciła, to było uwzględnione. Nie, to nie można porównywać do tej drogi, to nie są środki na tą drogę. Że my przyjęliśmy tą drogę, bo tam była umieszczona sieć kanalizacyjna, tak. To dlatego, żeby mieszkańcy mieli taniej za kanalizację. Tak. To było uwzględnione w kwocie za metr sześcienny. Te opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego czy umieszczenia w pasie drogowym nie gminnym, to by podwyższały koszty za kanalizację, więc to nie jest na zasadzie, że gmina zaoszczędziła, tylko że sytuacja jest taka, że mieliśmy mniejsze koszty i te stawki są... Ale to nie może być kosztem jednej miejscowości. Nie jest kosztem jednej miejscowości. To piśmie też uwzględnie wszystkie inwestycje wykonane od początku mojej kadencji w Szatku i Przedmieniu. Ale to była pierwsza prawie też ten były drogi tam, gdzie można było uzyskać dofinansowanie. Czyli też wpisaliśmy tam wnioski, gdzie były punkty za szerokość dróg, w upadku drogowym, gdzie było łączenie z drogą wyższej kategorii, połączenie, gdzie były miejsca w użyteczności publicznej, czyli szkoły, przedszkola, żłobki, tam gdzie funkcjonowało się. I tamte drogi w pierwszej kolejności były robione, bo można było dostać dofinansowanie. Nie można czegoś odkładać na wieczność, tamta droga naprawdę jest w kiepskim stanie. Jak i u Krzyśka, u Krei. Ale nie jest w takim stanie. Jechaliśmy, była komisja obrotowa 2 lata temu, ona się sypała 2 lata temu. W tej chwili naprawdę, niech sobie ktoś tam przyjedzie rowerem i zjadnie. Jest dziura na dłużej, doczeka się remontu. No i może poczekacie 8, może 9. No właśnie, a wszystkie inne są robione. To ja dzisiaj nie będę odpowiedzialny, nie powiem, że to gdzieś miało zrobione. Może będzie 8 lat czekało, może 9, tak? Tak. A może nie w mojej kadencji, ani nie w twojej, pani radna. No i z tym też trzeba żyć. Taka jest prawda, takie jest życie, takie są środki, bo tutaj po prostu, żebyśmy... Z drugiej strony ja też nie pozwolę sobie wmawiać, że coś nie jest, że jedną rzeczą zburzy się wizerunek wszystkich rzeczy dokonanych w Szatku i w Przedmieniu, tak? Więc odpowiedź będzie taka, że wymienię wszystkie rzeczy zrobione w Szatku i wymienię wartość i na końcu tą drogę finansową, gdzie nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to będzie za rok. A może będzie tak, że rozstrzygniemy jakiś przetarg na dużą drogę, dostaną pieniądze i się zrobi, tak? Bo tam nie potrzeba 500, 800 tysięcy, tam potrzeba może 150, może 200 tysięcy, tak? Ale ze środków własnych wtedy. Ze środków własnych, bo tam na tą drogę dofinansowania nie uzyskamy. Nie dostaniemy. Więc trzeba liczyć na to, że dostaniemy jakieś duże pieniądze na jakąś inwestycję, być może na oczyszczalnię ścieków, gdzie z VAT zostanie, jak dostaniemy 5 milionów, to mamy ponad 1 milion złotych VAT-u wolnego. Być może droga z Funduszu Dróg Samorządowych przy szkole dostanie w Morawinie pieniądze, bo tam punktów nałapaliśmy ze względu na szkołę, wpięcie w drogę powiatową, hydrofornię i kosztorys jest taki, zostanie po przetargu ileś pieniędzy i można będzie te pieniądze gdzieś przerzucić, tak? Więc... Może to już miało mówione przedtem, że to będzie do tej pory nie jest. Bardzo bym prosiła o jakieś tam zastanowienie się nad tą drogą, tak? To cały na czas rzeczy... się zastanawiamy nad różnymi. Nikt się nie odpytał, mieszkańcy nie protestowali. Proszę bardzo, no, myślę, że trzeba właśnie uregulować te kwestie tam prawne, bo ten, jak już mówimy tu po nazwisku,
chce i mieć drogę i ruch i chce mieć pole. No niech się wreszcie, by trzeba to ustalić. Znaczy tam wychodzi bardzo ładny, szeroki pan. I wtedy to jak pan mówi, no może się znajdą jakieś środki. To nie jest, ile tam jest tego, ile to jest 300 metrów. 800 metrów, no to jest... No faktycznie, ja jechałem niedawno, no faktycznie. 300 metrów. To jest choroba. To za drogą, za drogą gminy, tak? No, na Magdalowie to się zrobi podobno. Ja też chcę pozostałe, bo się też mam szaty, tak? Dziurawe, ale nie aż tak. Bo... No mówię, no, bo tam chyba są potrzebne rowy, bo ja to byłem w rowy. Tam jest mało... To się wiemy. No, to jest droga do zebrania i umiejscowienie rowów. Ale to jak ten... No, każdy. Nie jest tak, że jest, że jako ja, czy wójt, czy rada spełni wszystkie oczekiwania i z tym trzeba żyć. Bo tak się kraje, jak materiał powstaje, a że są środki unijne dedykowane na konkretne inwestycje, no to te inwestycje wyprzedzają działania. Tak? Jeżeli łapiemy szerokość drogi, kryteria, no to spadamy na dofinansowanie po prostu, bo to szkoda nie złożyć. Nie? Dobrze, dziękuję bardzo w tej kwestii. Proszę bardzo, wolne głosy. Proszę. Chciałam zgłosić niedziałające latarnie uliczne. Do pana Wojtek Jasy. A zgłosiłam pan punktowy. To jeszcze raz. To się tam... Przypominać. No nie bardzo fajnie, ładnie w okno mruga, bo też raz świeci, raz gaśnie na wysokości zakrętu przy posesji pana. Także bardzo ładnie. Mam nastrój, w pewnym momencie nie mam. Ale to jest podnoszone, jeżeli to jest zawaria, dla mnie zagraża życiu i tak dalej, to ma chyba 14 dni na reakcję. To są latarnie naprzeciwko boiska i świetlicy wiejskiej. I przy wyjeździe do skrzyżowania. Jest pracownik, kierownik referatu. Bombardować. Jak nie zgłosił ale nie, informację, to panie dobrze. Wójcie, ale przecież jak my zgłosimy to w dwóch czy trzech dniach, to oni w przeciągu tygodnia nie zawsze przyjadą, bo oni mają teren całej Wielkopolski w powiatu rzymskiego. W umowie jest napisane czas reakcji na zgłoszenie. Ja wiem, ale ja to chciałam... Weź na powstrzymanie. Nie, monitorować w momencie, jak pan Wojtek się nie wysoczy. Pozytywu. To wtedy się nie chce wiedzieć, czy wysoczy, nie wiem. No nie wiem. Przyjadą do ciebie, przyjadą do mnie, z radią lat, ale nas mamy. Raz ciągamy, raz świeci. Jest to. Ale to jest świecić. A ty masz tam na wiatraczek. Na wiatraczek też jedna. Przy działu, gdzie się nowe budynki. Co ją tam? Jeszcze na gwarancję to mieć. Dobra, maczka czy pusty. To tam. Gwarancja może. Jedna świeci, druga świeci, druga świeci, trzecia nie świeci. To tam. Panie wójcie, ja też mam wolny głos na pytanie. Może by pan uruchomił ochotnicze straże pożarne łącznie z moją jednostką, moją SPK-ową, bo niektórzy mają za żal ostatnio to wpłynęło do koleżanki Agaty, że tam gałęzie jakieś planek, jakieś drogi, żeby tam jakieś te gałęzie powsinali, prawda? Ja mam takie, że... Ja mogę złożyć moją wieś. Moje sobie są pewne, chłopaki, żeby to zostali do spodziewania. Czy rozmawiają, jest zgłoszona do tego zakładu aktywności robić swobodna. Ale oni mają tyle też, znaczy też listowie dzisiaj bardziej, bo... Gawędzie są na swoim. Nie ma listowie. A gawędzie chcą zrobić. No roberowane. No są pokoszne pobocza. Na start, a przecież nigdy nie kosiliśmy. A to jest gestia. Ale ja mam na przykład na tym cały łącznik drzewami, nie wiem jak one się nazywają i one mają po kilkanaście wypustów i... Ale który łącznik? Między jednym szatkiem a drugim. To ta droga. Tak. No to jest w pasie drogowym wychodzi na to tam po tych słupkach. Może. Żeby jakoś tam wyprofilować te drzewa, te, które niepotrzebne, bo tam się robi las też powoli, tak? Ja mam jednego mieszkańca zarośniętego krzakami, gdzie karetka nie wiem, czy duża dojechała, czy duża straż pożarna. Po prostu on mieszka w takim. Gdzie? Nowa prawda. Kto to jest? Można głosy. Pan Tomek. Jak to dojazd do domu? Dojazd do domu. Znaczy się to jest przy drodze gminnej. Tam na. Tutaj. Nie to może go wjazd on ma wiadomość.
że władze gminy rozmawiają tak szatki, że po prostu jest burza. Nie jest w stanie tej latyny opanować i to prawie. Kolego, przecież jesteś strażakiem, sztil strażnicy jest, tylko wystarczyłoby chłopaki, chodźcie, pojedziemy wyżej. Nie, no to pismo się pisze do rady gminy, do wójta gminy. No ludzie, no to przesada, no naprawdę no przesada. No. Bo przy tym... Ja mam na zakrycie prawo, ale to być inna. To czy to... To jest wycięte wiele wczoraj. Ten co opada. No nie jest miły człowiek, może się tam też wyjdzie. Znaczy nie, ale to mówię, no okej, okej, okay. Wchodzą w to starcza się ludzie, którzy mieszkają, mają tam oczywiście. No ja wiem, no okej, okay, ale to nie jest, to czy tu jakby ale jest wina. Nie. Bo jeżeli wchodzi z prywatnej posesji ktoś w pas drogowy, to gmina wysyła pismo, my tak robiliśmy, o czterokrotne usunięcie, jak nie jest usunięte, po pierwszym, drugim monicie, to gmina wynajmuje firmę, czy własnymi środkami usuwa i obciąża kosztami decyzji administracyjną ludzi, tak? Więc no, ja znam, ja to fajną, z tą panią mnie tam nawet co rano, jak biegam, to patrzę, czy oni żyją. No właśnie. I sobie za chwilę rozmawiam, ale to... No po drugiej stronie ja wiem, że są prywatne, ale czy tutaj dawno, jak wyciągał, jeździł czymś ciężkim, to tam usuwał te pobocze, te zakrzeczenia z boku. I tam dostał, tak naprawdę dostała ta przestrzeń, co oni mieszkają z tymi grubymi drzewami, które ktoś ruduje tam, wycina tam. No, ale ja nie wiem, czy... No, więc już zostały szacunki, jeżeli na ktoś wycina, a nawet jeżeli właścicielami są ci państwo i pozwolili komuś wycinać, no to na tym ktoś im za to płaci. Nie, to nie są. No to też powinien te odrosty coś to usunąć, nie? To trzeba by się spytać tych państwa, kto, czy oni w ogóle wiedzą, że to jest ich, że to zobaczy. Nie jest, to sprawdzi, poprosić się w jednej stronie drogi, to nie jest. To nie jest, ale też tam nawet, no to dużo powiedziałem ostatnio. To jest właściciel, nie? No bo to są starsi. Bo on powinien po usunięciu drzewa doprowadzić to miejsce do porządku, a tam się to ludzie, ja już wiem, gdzie to jest. Tam jest bałagan. Bałagan. Ja jeszcze mam też taki problem z akacjami odrastającymi szatem kostów, ta droga łącząca na tym roku. Oj, w zeszłym roku rąbałem tam osobiście. No to i przewodniczący się przejedzie. Ja tam nie nawijem, ale tam nie wiem. Znaczy, ale nie wchodzą jeszcze w pas drogowy, tylko że z boku. Cały ruch jest naruszony. Ruch jest, no ale to światła drogi nie są. Ale wyrąbaliśmy tam wszystko. No natomiast tu jest... No bo akacja jest na ten zakład aktywności zawodowej, bo my też inaczej. To jest zakład, do którego jeżdżą też nasi podopieczni z terenu gminy. Gdzie tam tak naprawdę zamiast siedzieć w domu, to sobie zarabiają, robiąc te najprostsze prace manualne. No i ja się z nimi tak mówiłem, że jak spadną liście i mnie dużo prosi, one są, to są osoby z jakimiś niepełnosprawnościami. I mnie po prostu lepiej, wygodniej te zakrzaczenia usuwać, jak tutaj na tej drodze zielonej. Czy tam w kierunku na Bostynie usuwali, jak nie ma tych liści, po prostu dla nich jest to wygodniejsze. Więc
Oni mają zlecone to listopad, grudzień, jak te liście opadają, najlepiej wiesz, wrócić na kwiciu, to inaczej to się usuwa, więc to jest zlecone. No mogę zlecić w firmie, no jak gdzieś tam jest pilne i widzimy, no to zlecamy, tak? Ale mówię, na dzień dzisiejszy nie wchodzi to w pas drogi. Nie. Jest to zarośnięte, ale nie jest... Wiecie czemu? Bo ten zakład aktywności zawodowej, on nigdy do nas nie przysłał pisma z wójta czy do gminy, żeby dać im pieniądze. Tak jak ostatnio głosowaliśmy tam do cieni, chyba żeby wspomóc podobną instytucję. Więc, bo oni wiedzą, że my dajemy zlecenia koszenia rogów, wycinki, oni nigdy do nas nie przyjdą, żeby dać im pieniądze, by im brakło w budżecie, bo wiedzą, że z gminy mają 3 czy 4 zlecenia na koszenie, sprzątanie rogów, wycinanie krzewów i wolę im to zostawić. Ja tam akurat jest światło, ale no, jak im przyjdzie jesień, to i później sobie przyjadą, mają rębach i sobie to zrobią na spokojnie, bo to są osoby z niepełnosprawnościami, więc też trzeba patrzeć w tym kontekście, że... Do kogo my to mamy zgłosić? Na którą drogę byśmy chcieli te gałęzie porządkować? No możecie zgłosić do mnie, numer drogi, czy tam od posesji do posesji. Wtedy jak ten pan Paweł Antoszy gdzieś ale patrzcie na to, jeżeli te naprawdę gałęzie wchodzą w pas drogi. Bo jeżeli te to jest właśnie tak, bo jeżeli drzewo rośnie na gruncie prywatnym, a wchodzi w pas drogowy gałąź, to jest obowiązek właściciela posesji gruntu. Dostało się moim chłopakom ze straży, że co wy tutaj mi to będziecie robić. No. A tutaj tym państwo. Chociaż od strony tego... Decyzja była wójta, że mam jechać rąbać. No, od starych praży, tam gawą sobie teraz szaczenia poprzez to, nie? Rozegnął tam, ciągnikiem sobie. Rozbieramy na przykład sobie, nie? No. Tam się drugie sobie. No ale jest taka, no to proszę do gawa i mu powiedzieć. To ci powie, że on walczył w Solidarności Walczącej, gdzieś tam już miałem wykład, że on też tu pieniądze, tu podatki płaci w gminie. Niech się pani napije, pani się zanadza. To tak samo jakbyśmy z Jarteksu ścigali, że jeżdżą z śmieciarkami gdzieś po drogach i coś niszczą, nie? To muszę być przyjaciół. Czasem jak na starych prażu ta interwencja, że jeździ prywatną drogę do posesji, gdzieś 400 metrów przyjechać do prywatnej posesji prywatną drogę. No ale u mnie też jest tak i nie ma tam problemu. A tu był problem, więc pani kazała wynosić śmieci do granicy działki. Tak, bo tak powinno być. To w rodzinie się obraziła na pewno. W rodzinie nic, w Jęginie wszystko było. W Baranów jest tak, że się wynosi do granicy działki. Tam nic nie wjeżdża, samochód pod bramę. Tak? Jak ja mieszkam przy drodze wojewódzkiej, a ta droga moja jest prywatna, to ja powinien to wynieść tam. Ale to pomocno też. No, jak w rodzinie, to można krzesłem poszukiwać, nie? Czy krzesłem. Ale z drugiej strony, kto odpowiada, jeżeli ten samochód wjedzie na drogę prywatną i będzie dziura czy coś tam i sobie uszkodzi samochód? Nie? To kto odpowiada? Ten, który przetarg tak napisał, czy ten właściciel? Właściciel drogi. No niekoniecznie, bo w przetargu zleciliśmy, że ma tam jeździć, nie? No. Więc takie rzeczy to trzeba może nie tak podchodzić zero-jedynkowo, tylko intencjonalnie próbować tą sytuację rozładować, nie? Bo to ja to powiem, to nikt nie wie, jak jest. Jak ktoś mnie się pyta, gdzie kto mieszka, numerem operuje, mimo że mieszkam blisko, to ja bardzo kojarzę to, te posesje. Z imienia i nazwiska, ale nie będziemy mówić. No ale jest to. No. Co z tym długopisem? Dobra, jesteśmy wolni głosem. Pawełku, coś tam chciałeś powiedzieć? Nie. Nie, aha. Nie masz rozświetlania na razie. Nie, no to dobra. To jeszcze, a to może dokończymy. Dobrze. Czy jeszcze są wolne głosy? Nie ma. Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za udział w 39. sesji Rady Gminy Czechów Kolonia.